Psalm pięćdziesiąty trzeci, przewodnikowi chóru, według Mahalat, pieś pouczająca Dawida. Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Bóg spogląda z niebios na ludzi aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wspólnie się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Czyż się nie opamiętają złoczyńcy, którzy pożerają ludz swój tak, jakby chleb jedli, Boga jednak nie wzywają? Tam ogarnie ich strach, jakiego dotąd nie było. Bóg bowiem rozproszy kości oblegających cię. Ty ich zawstydzisz, bo Bóg wzgardził nimi. Oby przyszło z Syjonu wybawienie Izraela. Kiedy Bóg wróci z niewoli, lud swój. Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael.